Siemano, witam was bardzo serdecznie i w końcu wyszedł nowy update, nowa aktualizacja do Pet Simulator 99. W końcu nadeszła Dino Tycoon i co ja mogę powiedzieć o tej aktualizacji? Co ja mogę powiedzieć o tym update'cie? Widziałem jakieś miniaturki innych twórców, że to najlepszy update, super aktualizacja i tak dalej, no czy ja tak uważam? Update bardzo fajny, bardzo spoko, ale na pierwsze 30 minut rozgrywki i to też tylko i wyłącznie dlatego, że miałem cały team Huge'y. Jak widzicie, event reward 100%, nie było to trudne, zajęło mi to koło, nie wiem, może 2, może 3 godzin. Podejrzewam, że bliżej 3. Odbierzmy sobie 20 giftów, bo taka jest nagroda warta 8 milionów gemów aktualnie. I ja już na tej aktualizacji nie mam co robić. Mamy niedzielę, ja to nagrywam o godzinie 13:40, ja już nie mam co robić. Przypominam, że aktualizacja ma niecałe 24 kuźwa Maciego godziny. A i co każde 300 łapek w górę pod tym filmem będzie jeden huge więcej do rozdania jutro, więc zostaw tą łapkę w górę, będę ci za to bardzo wdzięczny. Więc tak, no aktualizacja robiliśmy Tycoon, ale to już pewnie widzieliście, czy to na moim live'ie, czy to na live'ie innych twórców, czy to na odcinkach innych twórców, po prostu robiliśmy taki Tycoon. I jaki jest cel tego Tycoona? Guzik tak naprawdę wiem, nie wiem. No teraz sobie mogę zbierać po prostu walutę. Mogę sobie ulepszyć szansę na Huge'a, tak? Mogę sobie ulepszyć szansę na Huge'a, proszę bardzo, razy 1,5 i otwierać sobie takie oto jajeczko, w którym jest szansa tego Huge'a, no ale wszyscy wiemy, jaka jest szansa na Huge'a. No właśnie, no nie jest za duża. Łagodnie mówiąc, nie jest ta szansa na Huge'a za duża. Formujemy tą walutę i tej waluty na nic innego ja w tym momencie nie mogę wydać. Mogę ją wydać tylko i wyłącznie to jajko. Nie farmię tutaj praktycznie nic gemów, zobaczcie, 0 gemów. Ja już zaczynam sprzedawać swoje ekwipunek. Jak widzicie po enchantach, no to ja już nie mam ani tego gift baga, ani tych innych chestów. Ja to wszystko po prostu sprzedałem, żeby mieć trochę gemów. Po prawej, po lewej stronie mamy takie, o proszę bardzo, skrzynki. Co to są za skrzynki? Guzik, piernik wie. Totalnie się tego ścierwa nie opłaca, widzowie, rozwalać. Zobaczcie, to się rozwala godzinę. No nikt nie wie, z tego lecą dosłownie takie totalne kupsztale, nie? Jakbyście wyobrazili sobie gówno w kiblu, to to są właśnie nagrody z tej skrzynki. No ale żeby nie być gołosłownym, tak? Żeby nie być gołosłownym, ja tą skrzynkę rozwalam właśnie w tym momencie, żebyście widzieli, na czym ten syf polega, na czym to gówno, widzowie, polega. No i zobaczcie, rozwalam to dużo, pomimo że mam bardzo mocne pety, mam huge pety, mam dobre enchanty założone, zaraz wam pokażę, czym ja farmię, że przyszedłem i zobaczcie, i dostałem kuźwa itemy warte niecały o dobra, z tą potką to 1000 i 30 fossil tokenów. Na ile mi kuźwa starczy 30 fossil tokenów? No jak widzicie, no na pół godzinki, więc musiałbym sobie zrobić takiego rana, nie? Takiego rana, rozwalić tamtą, wszystkie te skrzynki i tak w kółko i w kółko i w kółko i rozwalać, powiedzmy, przez kilka godzin, żeby potem mieć szansę razy 100 na Huge'a tutaj z tego jajka i żeby potem tego Huge'a i tak nie wydropić. No to jest coś niesamowitego, nie? Update fajny, no ale tak jak mówiłem, na pierwsze 30 minut, bo potem tak naprawdę grindowanie godzinę to jest, żeby sobie zrobić te dwie ostatnie wysepki, których i tak nikt nie będzie robił, która się w żadnym wypadku nie różni od tej pierwszej wysepki. Fajnie się nam grało, no ale bez przesady, widzowie, no mówię, jest godzina 13:40 w niedzielę, ja już co mam tydzień robić? No nie wiem, no przysłowiowe walenie konia w tym momencie mi zostało, no bo nie mam co tutaj robić. I co jeszcze dodało ten aktualizacja, oprócz tego świata, który już jest nudny i w którego nikt nie będzie dosłownie grał? Dodało nam jajko Spongebob i jajko Spongebob jest naprawdę ciekawe, w sensie pety bardzo ładne, bardzo mi się podobają, tutaj nie mam co zarzucić po raz kolejny, modele są na najwyższym poziomie, bardzo ładne, bardzo fajne, no po prostu super są te pety, no, ale kuźwa jego mać. Widzowie, to, że Roxek dropnął Titanica to jedno, to oczywiście wszyscy wiemy, tak, Roxek dropnął Titanica, no ale wszyscy też wiemy, że mu się należy. Dlaczego? Bo otwiera bardzo dużo tych jajek, ale czy wy wiecie, ile takie jajko ma rapu? Jak nie wiecie, to ja wam zaraz powiem, nie ma najmniejszego problemu, jedziemy na Trading Plaza i właśnie to jest największy problem tego jajka w ogóle. Dlaczego w 2024 roku my do Pet Simulatora, który umiera, na którego gracze narzekają, na którego każdy narzeka, my dodajemy kuźwa jajko Spongebob i wydajemy na to pieniądze? Bo podejrzewam, że trzeba było kupić do tego prawa autorskie. Jajko kosztuje 62,5 miliona gemów, 62,5 miliona, widzicie to? Widzicie to. A teraz zobaczcie, przejdziemy sobie na peta. I taki huge'ik kosztuje 57 milionów, czyli jajko, z którego macie 2% szans na huge'a. No oczywiście mi się terminal musiał spierdzielić, bo przecież to jest Pet Simulator. Jajko, z którego macie 2 niecałe procent na huge'a, 0,05% na Titanica. Wszyscy wiemy, jak trudno jest tego Titanica wydropić. Jest droższe od huge'a, więc no jest to, lekko mówiąc, nieporozumienie i gracze pay to win tutaj na tym mega zyskują. Dlaczego? Ponieważ przyjdzie sobie taki youtuberek z zagranicy, kupi takich jajek 10 000, bo co to jest dla zagranicy kupić, nie wiem, no nawet 1000, niech będzie 1000 tych jajek kupi, okej? Okay? Powiedzmy, kupuje 1000 tych jajek i sprzedaje je poniżej rapu za 55 milionów, no to zobaczcie, i już ma gemy, i ma 1000 huge petów, w bardzo prosty sposób. Fakt faktem, musi na to wydać tam chyba 3 200 000 robuxów, ale co to jest 3 200 000 robuxów dla youtuberów z zagranicy, jeszcze jak mają robloxowe kołdy, mają gry i tak dalej, no to widzowie, no proszę was, wszystko idzie w dół w tym Pet Simulatorze, serio, wszystkie te te ceny idą na łeb, na szyję w dół. Ja też już zaczynam sprzedawać te itemy, bo z gemami będzie mi łatwiej coś robić niż z itemami. No jeszcze mi zostały te dwa chest pibiki. Ja to w ogóle, ja widzę, wszystko tutaj wystawiam na bufie, nie? Żeby nie było, patrzcie, ja tutaj ze wszystkim stoję dosłownie na bufie, tych chest pibików może też wystawię, może nie będę farmił, bo wróciłem do farmienia w Pet Simulatorze, ale tylko i wyłącznie na jeden dzień. Serio, widzowie, tylko na jeden dzień, potem nie, to już się nie chciało. Huge Rainbow są w najniższej cenie chyba jakie była od dawien dawna, Goldeny też, ekonomia cała idzie na łeb, na szyję w dół. Huge można na spokojnie już kupować poniżej 60 milionów, no dobra, tu jest akurat jakaś przeginka, no ale jakbym poszukał chwilę, to bym znalazł. Gracze odchodzą, jest niby 150 tysięcy osób, ale to podejrzewam, że ludzie nadal robią ten Tycoon. A, jeżeli chodzi o team enchantów, no to mam taki, bo wam miałem pokazać. Czymś takim farmiłem, oczywiście wiadomo, tak, Super Magnet to podstawa, jeżeli nie macie Super Magneta, to ja bym w Pet Simulatorze aktualnie ciężko grał, bo aktualnie bez Super Magneta, bez autofarma i bez dobrego teamu petów, ale dobra, dobry team petów nie jest drogi, to akurat każdy sobie pozwoli, ale bez autofarma i bez Super Magneta ja bym nie grał aktualnie w Pet Simulatora, ja wam mówię totalnie serio. Totalnie, widzowie, nie opłaca się grać w Pet Simulatora bez tych rzeczy. Jajko też w ogóle wystrzeliło, ale żeby nie było, w devblogu pierwsze co wrzuciliśmy to właśnie jajko, które możemy kupić za 30 zł albo za Huge'a, ale dostajemy, tak, szansę na Titanic Spongeboba, tak, takie są pety, no i zobaczcie, ja wam to wszystko obu mówiłem. Wszystko, widzowie, tutaj mieliście omówione. A, zaraz sobie otworzymy też te Dino Gifty. Tą maszynę wam pokazałem, to wszystko wam pokazałem. No dobra, tych skuterów nie, ale na tych skuterach możemy tylko pływać po wodzie, więc to nam jest totalnie niepotrzebne. I zobaczcie, o, dostaliśmy serię trzecią merchu, więc jeżeli chcemy wydawać więcej pieniędzy i dzisiaj jeszcze dropną Titaniki, super. I jak widzimy, no XD, nie? Zgerypała z maty kolejna. I to tyle, widzowie, z tego super update'u. Ja nie wiem, w sensie to jest dla mnie naprawdę niepojęte. A, widzowie, kolejną śmieszną rzecz wam pokażę. Dino Gifty. Dużo osób się nie pytało, Pedro, sprzedać czy otwierać te Dino Gifty? Zobaczcie sami, jakie nagrody z tego lecą. Ile ja dostałem z tego Dino Gifta? 9 tysięcy, no dobra, około 10 tysięcy i to też tylko i wyłącznie dlatego, że dostałem takiego bundla. Ja to oczywiście pod content na odcinek otworzę, żebyście mieli, ale wy za żadną pietruszkę, za żadne skarby tego nie otwierajcie, bo to jest po prostu jeden wielki skam, to jest po prostu jeden wielki syf, to sami zobaczcie, no nic tutaj nie wydropisz, nie, totalnie nie ma to, widzowie, sensu, nic w Pet Simulatorze poza małymi giftami i large giftami się nie opłaca otwierać, a i te już są trochę wątpliwej jakości, ale nadal na tym można trochę zarobić. Jeżeli chodzi o wszystkie inne rzeczy, no to tak jak mówiłem, wszystko idzie w dół, wszystko widzę, wszystkie Huge Golden już po 70 milionów kuźwa, ja je kupowałem po 82. No ale wiecie, trochę też mi pofarmiły, żeby nie było, że nie, że tutaj oszukuję czy coś takiego. Trochę też mi pofarmiły, ale nie jakoś dużo. No nie chcę ich teraz sprzedawać po takich cenach, bo to jest jakiś hit. W ogóle niektórych Huge się nie da wydropić. Jak wczoraj mi widz pisał, czy mu znajdę Huge Butterfly'a, to powiedziałem, no dobra, poszukam, nie, może mu kupię. Tak, guzik, prawda, kuźwa, nie kupię mu. A, sorry, myśleliśmy, że to będzie nowy enchant, jednak tutaj się jeszcze ikonka zmieniła, więc XD zgerypała. No to dobra, widzę, że wygrać jakiegoś mojego Huge'a z mojego ekwipunku, takiego zwykłego, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, w komentarzu jakie słowo kluczowe musisz napisać. Podczas trwania tego filmu pojawiają się standardowo literki na ekranie, żebyście po prostu mieli słowo kluczowe, więc jeżeli gdzieś je sobie zapisywaliście, czy pamiętaliście, no to powinniście znać już słowa kluczowe oraz swój nick z Robloxa. Losowanie będzie jutro. Pod tym filmikiem zostawiliście 637 łapek w górę, za co wam bardzo serdecznie dziękuję i rozdam wam 2 Huge'e. Jest tutaj link, proszę bardzo, klikamy continue, pamiętajcie o tych łapkach w górę, bo to naprawdę się pomaga na YouTubie i tak dalej, więc Zobaczymy i pikę winner wygrywa użytkownik Xbrajku i ty. Tak, słowem kluczowym było czekoladka, a nie czekolada, jak większość z was myślała. Proszę bardzo, Brajku, dla ciebie taki rakunik. Mam nadzieję, że się ucieszysz z takiego Huge'a. No jak Huge za darmo, to czemu nie? I drugim zwycięzcą zostaje czekoladka. Wow, dużo osób napisało czekoladka. Adis TMC. Dzięki wielkie, Adis TMC, bardzo serdecznie. Dla ciebie poleci taki bizonik. Mam nadzieję, że się ucieszysz, Adi. Dzięki wielkie za to, że wspierasz, oglądasz te filmy. No i co, widzowie, update według mnie mocno średni. Ocenka aktualizacji to 6 na 10, no więcej temu update'owi nie dam. Jeszcze jak Rockstar dropnął Titanica, to już w ogóle 5 na 10. I co ja teraz będę robił w Pet Simulatorze? No widzowie, szczerze, jeżeli mam być z wami zupełnie szczerym, to ja już nie farmię, ja po prostu zacznę sprzedawać moje EQ. Wrzucę to pewnie wszystko na lokaty albo gdzieś tam. Jak będą lokaty już w 100% działały i tak dalej, to wam pokażę, jak to zrobić. I bo to ta gierka już mi nie daje takiej frajdy, nie? Ostatnio zauważyłem, że są rzeczy, nawet wokoło tej gierki, które mi dają dużo większą przyjemność przyjemność niż granie w to gówno. Jajku, Huge Shiny 307 milionów. Ja pierniczę, no co to widzowie jest? Co? To jeszcze nie chcę te. To jeszcze smutno na to patrzy. To jeszcze smutno na to patrzy. Nie wiem co zrobię z ekwipunkiem. Prawdopodobnie go rozdam. A jak nie rozdam, to wrzucę na lokatę. No wiecie, no najpewniej sprzedam i pewnie będę robił losowania i tak dalej. O, tutaj za 320 milionów są 99. Ja pierniczę. No to nieźle się tutaj wydarzyło widzowie, nie? No to nieźle. Tutaj po 350, no ale wiecie, że i tam były po 320. Oj, do nie za dobrze się dzieje. Nawet Nightmare Cat, ostoja Pet Simulatora po prostu spada z ceną. I to jest naprawdę smutne, ale wszystkie Titanic'y z tego co widzę lecą w dół, więc ich to też nie ominęło, ich to też 340 tutaj. No ja widzowie lecę to sprzedawać, wystawiać czy coś. Nie wiem po ile takiego częstownika można kupić w tym momencie, czy on leci w dół, czy on leci w górę, nie wiem, dobra. Nie będę przedłużał, dzięki widzę za oglądanie tego filmu, trzymajcie się, do następnego razu, elo!